na przestrzeni kolejnych dekad staje się najpierw wiodącym dramaturgiem swojego pokolenia, potem wiodącym dysydentem, prawda, w latach 70. i 80., a wreszcie całkiem naturalnie w roku 89. okazuje się właściwie idealnym kandydatem na prezydenta demokratycznej, odrodzonej Czechosłowacji, a potem Czech. Dni Wyszehradzkie, skoro Dni Wyszehradzkie, to i Czechy, i Słowacja, a później Węgry. Projekt, który mógł dojść do skutku, realizowany jest dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, którego nazwa robocza to Literacki Orient Express. I podróżujemy tym literackim ekspresem po właśnie i Czechach, i Słowacji, i Węgrzech, poznając kulturę tych narodów, poznając literaturę, autorów pozycji czeskiego rynku wydawniczego, słowackiego, a później i węgierskiego. Czy geografia upoważnia go do tego, żeby wchodzić w każdy rejon życia tego swojego owada, którego bada? Ani w sferze intymnej tego człowieka, o którym pisał, ani jego najbliższy, który wciąż żyje. Znaczy, czyli, że można zrobić taką książkę. To jest książka, nie wiem, czy Państwo ją znacie, to biografia Toniego Halika. Spotkanie z panem Andrzejem Kaczorowskim poświęcone w sumie biografii, ale nie tylko, biografii czeskich autorów. Autor prezentował postać także byłego prezydenta Havla. Tak to napisać, że tak należałoby napisać biografię Havla. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Proszę Państwa, jak sobie podróżujemy w naszym literackim Orient Expressie, rusza ze stacji Bibliosfera Lokowany. Współczesną autorką, także czeską, Petrą Hulową. Jest to młoda autorka, która praktycznie jest na topie, zdobywa wszystkie ważniejsze nagrody przeznaczone dla literatów czeskich. Ja si myslím, že je velmi významnou spisovatelkou, která je čtená, spisovatelkou, kterou jejíž knihy máme v knihovnách, nejenom v naší knihovně, ale myslím si, že ve všech knihovnách v celé republice. Je to oceňovaná autorka, získala několik ocenění, určitě je to velmi významná autorka. To jsem si uspokojila a teď si zase hrozně vážím toho, že nemusím makat jinak než hlavou. No, já mám Polsko strašně ráda a spoustu let už sem jezdím. Nejdřív na střední škole jsem tady se svojí nejlepší kamarádkou, která se potom vdala za Poláka, cestovala a potom teď sem jezdím na autorský čtení. Bardzo lubię Polskę. No, te kontakty już są od wielu lat, bo już w średniej szkole moja koleżanka, która później wyszła za Polaka, razem z nią podróżowałyśmy do Polski. No a przy okazji bywam również na spotkaniach autorskich, tak jak dzisiaj. Ty masz za sobą studia kulturoznawcze i mongolistykę i gdzieś tam te twoje poszukiwania etnograficzne też się przebijają w twojej twórczości. A myslím, že jsme navzájem Češi a Poláci pro sebe takový jako nastavení zrcadla. V hodně mých knížkách vlastně vystupují postavy, které nejsou Češi. Jedna moje knížka má za hlavní hrdinku Ukrajinku, která pracuje v Praze. Jiná knížka se odehrává v Mongolsku, další v New Yorku, takže to nevylučuju a každopádně Polsko je moje zamilovaná země. No, v každé z mojich książek pojawia się bohater, bohaterka, która nie jest Czeszką i jedna z tych książek to
Na przykład jej akcja odgrywa się w Nowym Jorku, inna traktuje o Mongolii, jeszcze inna opowiada o Ukraince, która pracuje w Republice Czeskiej. No, nie jest powiedziane, że nigdy nie napiszę o Polsce, czy nie dam do mojej książki jakiejś bohaterki Polki. W każdym razie na pewno Polska to jest kraj, w którym się zakochałam. Jestem zadowolona, nie żałuję niczego, jest dobrze. Já jsem taky vlastně, to bylo taky v té době předtím, než jsem si otevřela tu kavárnu, tak jsem chodila rok na kuchařskou školu a rok na zahradnickou školu.